Czy poszlibyście ginąć za obecny rząd? To jest podstawowe pytanie, które warto sobie zadać. Czy ginęlibyście za któregokolwiek z polityków? To kolejne pytanie, które warto sobie zadać, nawet za tych, na których głosowaliście. W końcu, czy ginęlibyście za coś takiego jak państwo? To kolejne pytanie, które należy sobie zadać, bo państwo operuje w ramach prawa. Prawa, które samo ustanawia. I prawa, którego wymaga, byśmy przestrzegali. Rozumiecie chyba tę subtelną różnicę, że my wybieramy kogoś po to, by później on ustanawiał nam prawo. To nie my ustanawiamy prawo, każdy z osobna, w referendum bezpośrednim. W bezpośredniej formie, czyli nie ma przewidzianego w polskim prawodawstwie sytuacji, gdzie po pierwsze referendum jest finalne, wiążące, czyli po przeprowadzeniu ważnego referendum, ono staje się prawem samo z siebie. Nie. W Polsce, nawet jeśli spełnimy wymagania 50% frekwencji, wciąż to prezydent decyduje, czy zgodzi się w cudzysłowie na takie referendum, czy nie. I niestety nie mamy prawa decydować o sobie tak naprawdę. Więc prawo, które jest ustanawiane z nadania tych, których potencjalnie wybrała większość. I niestety w tym ustroju i w każdym innym zachodnim, w zachodniej demokracji liberalnej, niestety jest tak, że 51% może przegłosować, że zje 49 pozostałe, no bo ma większość. I choć to absurdalnie brzmi, to tak rzeczywiście jest. I tak się dzieje, co widzimy w naszej polityce i ogólnie w samym aspekcie militarnym, gospodarczym, jakimkolwiek aspekcie dotyczącym państwa. W każdym aspekcie dotyczącym państwa. Państwo nie robi czegoś dla nas. Państwo robi to dla siebie. Państwo robi to dla tych, którzy są u steru władzy. I wobec tego zadajmy sobie pytanie. Wszyscy powołują się na konstytucję, że my mamy obowiązki. To jest sowieckie myślenie. Nie, my mamy prawa. Dlaczego? Bo to my tworzymy państwo. Przypominam, bez naszego udziału każdego z obywateli, każdego z mieszkańców, bo przypominam, mieszkańcy też płacą VAT, prawda? Mieszkańcy płacą akcyzę, nieważne, czy są obywatelami, czy nie. Mieszkańcy płacą różnego rodzaju podatki, choćby od nieruchomości, jeśli nieruchomość nabyli, więc nie trzeba nawet być obywatelem, by ponosić ciężar podatkowy utrzymania tego państwa. Przez co my nie jesteśmy państwu nic winni, tak naprawdę, tym bardziej już nie naszą krew. Bo ludzie powołują się na konstytucję, świetnie, ustawa zasadnicza. Polecam przeczytać preambułę. Jest piękna. Tylko szkoda, że już reszta nie jest taka piękna. Bo, jak dobrze wiemy, tak, ponad 53% tych, którzy brali udział w referendum, zatwierdzającym, zgadzającym się na tą nową konstytucję, którą mieliśmy z 97, 53 było za. Reszta oczywiście była przeciw, ale co jest istotne? Obecna konstytucja w świetle samej obecnej konstytucji, jest nieważna. W sensie nieważnie została zatwierdzona przez naród. Dlaczego? Bo ustawa zasadnicza z 97 roku wprowadza wymóg, by referendum miało frekwencję co najmniej 50% do swojej ważności. A uwaga, referendum zatwierdzające konstytucję z 97 roku miała frekwencję lekko ponad 42%. Czyli brakuje nam niecałych 8 punktów procentowych do 50%. Co znaczy tyle, że obecna konstytucja nie spełnia własnych wymogów konstytucyjnych. Czyli ta konstytucja jest tylko dlatego zatwierdzona została prawnie, bo w tamtych czasach, kiedy to referendum się odbywało, przyjmujące konstytucję z 97, to w tamtych czasach tego progu nie było i dlatego to referendum było ważne. Ale zobaczcie, jaki to jest paradoks. Obecna konstytucja, co pokazuje trochę słabość tej konstytucji, prawda? Bo skoro ustawa zasadnicza nie została przegłosowana większością, której sama wymaga, to chyba mamy problem, prawda? Mamy pewien paradoks. I ludzie powołują mi się na tą konstytucję. Tylko jakimś dziwnym trafem w tej konstytucji pomija się aspekt tego, że człowiek jako osoba wolna, bo to my, jeszcze raz podkreślę, my powołaliśmy państwo do życia, w sensie my swoim istnieniem, swoją pracą utrzymujemy to państwo. Gdyby teraz wszyscy obywatele jak jeden mąż zdecydowali się, że nie będą płacić podatków, to guess what? Państwo nie miałoby
środków do funkcjonowania, środków do spłacania długów, które zaciąga, rolując ten dług w nieskończoność. Bo inny rząd się tym zajmie. Nie my będziemy płacić ten dług. To społeczeństwo będzie płaciło ten dług, a dług publiczny rośnie. I tak to się nakręca spirale. Dziecko rodząc się w tym kraju ma ponad 29 albo 30 tysięcy długu publicznego, z którym się rodzi. I to pokazuje, że praktycznie, gdybyśmy z dnia na dzień wszyscy zdecydowali się, oczywiście nie zachęcam, podkreślam, nie zachęcam do tego, aby tak zrobić. Jedynie informuję, że gdybyśmy wszyscy jak jeden mąż zdecydowali się nie płacić nagle podatków żadnych, to państwo z dnia na dzień przestałoby istnieć. Albo z małym marginesem błędu kilku tygodni. Bo okazałoby się, że środki pieniężne, które dostają, z których władza żyje, zniknęły, bo ich już nie ma, bo tamte zostały rozdysponowane, a te nowe nie wpływają. A co to znaczy? Że bez tych środków nie ma państwa. Bo wszyscy urzędnicy, politycy, wojsko są utrzymywani z naszych podatków. Wszystko to jest utrzymywane przez nas, przez obywateli. Jeśli nie ma środków pieniężnych, praktycznie państwo nie istnieje, mogą istnieć struktury, tylko nie wiem, jak długo zgodziliby się wszyscy, którzy pracują w budżetówce, w państwówce, pracować za darmo. Wobec czego nie, obywatel nie ma obowiązków wobec państwa, to państwo ma obowiązki wobec obywatela. Bo takie sowieckie myślenie właśnie to przebija ciągle sowieckie myślenie, że są prawa, ale są obowiązki obywatela. Nie. Jeżeli my, naród, tworzymy państwo, to tworzymy je po to, żeby państwo służyło nam, nie na odwrót. Czyli wszyscy, którzy mówią, że wojsko to nie jest prywatna firma ochroniarska, nie zgadzam się. Wojsko to jest prywatna firma ochroniarska, to jest organ, to jest armia, którą powołało społeczeństwo, powołał naród po to, żeby go bronił. To jest armia, jest po to, aby, bo dostają pieniądze za to, że siedzą w koszarach, siedzą w swoich domach, ale ćwiczą, przygotowują się, stanowią element odstraszający. My jako naród, my jako podatnicy płacimy im po to, aby oni byli gotowi do wojny. Po to, aby oni byli gotowi walczyć za państwo. Bo są częścią państwa, bo w jakiś sposób je reprezentują. I wobec tego, że my im płacimy, oni mają nas bronić. Czyli to jest firma ochroniarska, bo my już zapłaciliśmy za to, więc wojsko musi nas bronić, bo to jest jego obowiązek, za to płacimy. Za to płacimy, kiedy jest spokój, by oni byli na tyle przygotowani i mieli na tyle dużo środków i na tyle dużo sprzętu, że będą odstraszali wszystkich, którzy potencjalnie mogą zagrozić naszemu państwu. I wobec tego państwo ma obowiązek ochrony, za którą płacimy. Więc, czy ktoś chce, czy nie, wojsko jest firmą ochroniarską. Czy na to spojrzy z perspektywy podatnika, czy z perspektywy państwa, z obu perspektyw, to jest firma ochroniarska. Wszystko, co jest państwowe, jest opłacane z podatków, bezpośrednio czy z opłat. A opłata jest już sama w sobie świadczeniem wzajemnym. Podatek tego świadczenia wzajemnego bezpośrednio nie ma, bo jest rozdysponowany na różne strefy. Może być rozdysponowany na różne sektory czy różne branże, jeśli chodzi o państwo. Rozdzielony może być podatek na dowolną, w dowolnej części, na dowolny sektor, którym się zajmuje państwo, czyli na przykład na edukację, na wojsko, na służbę zdrowia. Może rozdysponować to dowolnie. Dlaczego? Bo podatek jest bezzwrotnym świadczeniem. Przymusowym, powszechnym, etc. Ale jest bezzwrotnym. Zaś opłata jest za coś. Czyli płacimy. Oczywiście jakość tutaj nie idzie w parze z tą opłatą, ale opłata jest za coś. Wobec czego wszystkie opłaty są po coś. Wszystkie podatki, mimo że są bezzwrotne i nie mają bezpośredniego przełożenia na naszą jakość życia, to też są na coś, po coś. Na konkretny cel, który wybierze oczywiście państwo. Ale to, co państwo ma, to ma tylko dlatego, że wy, podatnicy, za to zapłaciliście. I wobec tego pytanie jest zasadnicze. Czy człowiek w
swojej wolności, w wolności swojego sumienia, może wybrać, że nie chce służyć w armii. No, moim zdaniem tak. Bo jeżeli uznamy, że człowiek jest wolny, a wolny jest, i to bez wątpienia, to możemy stwierdzić również, że ma prawo do tego, i to jest prawo naturalne. To tutaj, nieważne jaka byłaby konstytucja, jeśli konstytucja przewiduje coś niemoralnego, coś złego, to oczywiście takie prawo nie powinno funkcjonować. Zobaczcie, nie musiało istnieć prawo, by osądzić zbrodniarzy wojennych z czasów II wojny światowej. Nie było takiego prawa. Ale z prawa naturalnego wywiedziono taki wniosek, że nie może mieć miejsca taka sytuacja, że dochodzi do masowego morderstwa, do zbrodni wojennych. Wobec czego, uwaga, uwaga, w ten sam sposób prawo naturalne pozwala człowiekowi zdecydować, czy chce ginąć za państwo, czy nie. Czy chce brać udział w konflikcie zbrojnym, do którego został przymuszony, albo do którego wepchnęło go władze państwa, które wybrał bądź nie wybrał, co też jest ciekawe. I uwaga, jeśli państwo celowo wpycha do wojny, jeśli państwo robi wszystko, by obrócić sytuację gospodarczą na to, że trzeba szykować się do wojny, nie mamy czasu na inne rzeczy. Oczywiście mamy czas na pierdoły i farmazony, ale jeśli przychodzisz do mnie z czymkolwiek, co jest istotne, nie, 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 teraz jest wojna, już trzeba do wojny się szykować, bijemy na alarm, nie ma czasu, trzeba przestawić gospodarkę na tryb wojenny, hura. I koniec, taka jest rozmowa. I czy wobec tego masz obowiązek? Oczywiście, konstytucja powie, że masz. Ale pytanie, co twoje sumienie mówi? Wsłuchaj się w głos swojego sumienia i powiedz, odpowiedz sobie samemu, tak szczerze, czy chcesz brać udział w konflikcie zbrojnym, do którego ktoś cię przymusza, do którego ktoś zmusza cię, byś służył w armii? Sumienie jest tym cichym głosem, który możesz próbować zagłuszyć, ale ono się nie da zagłuszyć, bo będziesz je słyszał, ono nawet może szeptać do ciebie. Ledwo słyszalnie, ale będzie wiercić ci dziurę w brzuchu. Będzie siedziało na twoim ramieniu i szeptało do ucha. Tak cicho jak się da, ty będziesz próbował robić wszystko, ale sumienie zawsze ci będzie mówiło, że robisz źle. W sytuacji, gdy czujesz, że robisz źle. Sumienie jest najwyższym prawodawcą. Sumienie jest najwyższym sędzią. Sumienie daje wykładnię tego, co jest dobre, co jest dozwolone, a co nie jest dozwolone. Mówi o tym, co masz zrobić, a czego powinieneś unikać. Więc posłuchaj swojego sumienia. I w swoim sumieniu rozważ, czy faktycznie chciałbyś brać udział w wojnie. Czy chciałbyś być osobą, która musi być podporządkowana państwu? Bo uwaga, jeśli państwo ma władzę, żeby odebrać ci godność, czyli zmusić cię do czegoś, czego nie chcesz, no przez to, że ma nieograniczone możliwości, bo ma monopol na stosowanie przemocy, może to zrobić. Bo może pozbawić ci państwo tak naprawdę wszystkiego. I co wtedy zrobisz? Bo ma taką wadę. Bo asymetria, jaka występuje pomiędzy relacjami państwo-obywatel, jest tak duża, że cały aparat państwowy, który nie przestrzega nawet własnego prawa, który łamie prawo w imię wyższej konieczności, chyba nie jest dobrym przykładem, bo po to jest właśnie to prawo ustanawiane, abyśmy te relacje mieli ułożone i by wszystko było zgodne z przepisami. A jeśli państwu nie można ufać, bo państwo mówi, że w imię wyższej konieczności, no to w ten sam sposób obywatel może powiedzieć, że w imię wyższej konieczności zrobił X, Y, Z. Ale uwaga, w wypadku obywatela to nie zadziała, ale w wypadku państwa już tak. Dziwnym trafem, prawda? Wobec czego nie powinniśmy działać pochopnie i nie powinniśmy tym bardziej poddawać się presji. Bo teraz wszyscy straszą tym, że już dzisiaj, już jutro trzeba bić na alarm. Ale dlaczego tym straszą? Bo najwidoczniej coś z tego chcą ugrać. Albo najwidoczniej mają polecenie, by do czegoś zmierzać. Cóż za przypadek, prawda? Żeby dążyć do czegoś, co nie jest w naszym interesie. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Miejmy nadzieję, że spokojnie przeżyjemy święta. Spokojnie wszystko, że tak powiem, minie. Dostaniemy pociski, które zostały obiecane przez kongres, które zostały zatwierdzone przez kongres, więc potencjalnie już te pociski będą za jakiś czas, nie wiadomo jaki. Ale gdy już tylko dotrą, to będziemy w lepszej sytuacji. Wobec czego zastanów się tylko,
Czy uważasz, że masz prawo do tego, by w zgodzie ze swoim sumieniem być obżektorem, tak, to takie brzydkie słowo, obżektor, czyli osoba, która ze względów moralnych, ze względów etycznych nie chce brać udziału w jakimkolwiek konflikcie zbrojnym, co nie znaczy, że jest pacyfistą, bo nie musisz być pacyfistą, żeby być obżektorem. Wystarczy, że w swoim sumieniu rozpoznasz, że nie chcesz służyć w wojsku, nie chcesz brać udziału w konflikcie zbrojnym. Dlaczego? Bo możesz mieć chociażby taki powód, że skoro państwo na co dzień nie pozwala ci posiadać broni, nie pozwala ci się bronić przed potencjalnym ryzykiem, a później wymaga od ciebie, żebyś ty tą broń wziął, żebyś się nauczył strzelać i ginął i walczył za państwo, to chyba coś jest nie tak. I wobec tego ja się też przychylam do takiego myślenia. Jeśli tak myślisz, no ciężko się nie zgodzić z tobą. Bo co to za państwo, które ogranicza cię na każdym kroku? Co to za państwo, które traktuje cię jak dziecko? Tylko po to, byś później musiał za nie walczyć. A jeśli się nie zgadzasz na to, by walczyć, to masz do tego prawo. Oczywiście konstytucja mówi inaczej. A ja nie zachęcam nikogo, podkreślam, nie zachęcam nikogo do tego, aby łamał prawo. Tylko przypominam, że czasami warto zastanowić się, które prawo jest ważniejsze i które prawo jest słuszniejsze i które prawo jest sprawiedliwsze. To naturalne. Czy to stanowione? Zapraszam do sekcji komentarzy. Ja wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.